Witam wszystkich ponownie po dłuższej przerwie. Witam szczególnie podglądaczy owadów. No w tej chwili na ekranie udało mi się odszukać i prezentuję siodlarkę stepową. Siodlarka stepowa występuje na jeziorze, ale rzadko. W tej chwili jestem na wzgórzach pod Olsztynem, na Wyżynie Częstochowskiej. I tutaj corocznie już od kilku lat obserwuję no, ten gatunek. A więc jest to gatunek owad o rodowodzie stepowym, występujący na roślinach, na krzewach, no, na murawach, na słonecznionych, kserotermicznych, no też o rodowodzie stepowym. Krótko o bionomii tego gatunku. Więc pierwsze młodociane osobniki pojawiają się już pierwszego dnia lata. Tak wynika z moich obserwacji. Są one jeszcze niedorosłe, rozwijają się skokowo, żerują na częściach roślin, na kwiatach i rozwijają się skokowo, czyli kilkakrotnie linieją, aby osiągnąć dojrzałość płciową. W tej chwili mamy 6 sierpnia, środek lata i już są osobniki no, niemal dorosłe. Oto przede mną właśnie widoczne pokładełko, bardzo wyraźne, to jest samica. A więc pokładełko służy do składania jaj w ziemi. A więc w piaszczystych terenach, w ciepłej glebie składają jajeczka do ziemi. Osobniki dorosłe pod koniec lata, pod koniec jesieni, na początku zimy giną. Z tym, że w tej chwili obserwujemy barwne. Ubarwienie jest takie letnie, czyli kolor zielony i żółty pas. I żółty paseczek na odwłoku. Teraz tak, a widoczne jest tutaj to siodełko. Jest to przedstawiciel pasikonikowatych, a więc długie skoczne nogi, długie czułki. No i brak skrzydeł, a więc ten gatunek nie lata. Skrzydła są całkowicie zredukowane i tylko zostało takie siodełko. Samiec tym siodełkiem potrafi częściowo tam drgać, wprawia w wibracje i wydaje takie dźwięki. Siodlarka stepowa wydaje takie godowe dźwięki, zig, zig, zig. No i ja na przykład już po tylu latach potrafię wyszukać siodlarkę stepową, nasłuchując tego dźwięku. Gdyż tak w jałowcach ukryte, na przykład w sosenkach, w jałowcach jest bardzo trudno wyszukać tego owada. No trzeba mieć po prostu bystre oko i doświadczenie. No i teraz to jest prezentacja samicy. No a teraz może uda mi się jeszcze pokazać samca. Młodego samca, gdzie tutaj może być? O, tu jest piękne teraz. Aha, jeszcze pokażę ujęcie. Nie zawsze ta ostrość wychodzi. No nic, zostawmy tą samiczkę, a może tu, o, jest na drugiej gałązce. Poszukamy młodego osobnika męskiego. Jest, oto. Może teraz zaprezentuję, o jest, czułki wyjątkowo długie, no ledwo tutaj co widzę, o chyba teraz jest dobrze. A więc tak, to jest młody samiec siodlarki stepowej. Portret, o teraz może, o świetnie. Więc one żerują tu spokojnie, to jest owad spokojny, żeruje pośród różnych roślin i kwiatów. W tej chwili no, udało mi się go na jałowcach zaobserwować. A więc to jest symbol Jury. W świecie owadów symbolem Jury no, wydaje mi się powinna być właśnie ta siodlarka stepowa. Piękny, rzadki owad.
Piękno Jury. Do usłyszenia.